Siema, widzowie, witam was, kurwa, w kolejnym odcinku z gry Gothic Archolos, w sensie Kroniki Myrtany, i od się kręca. O kurwa. Kontynuujemy sobie oczywiście przygodę tam, gdzie skończyliśmy, czyli skończyliśmy tak, że musimy się wybrać wraz z tym gościem chyba tutaj. Nie, to jest Rudy. Rudy to nie był jakiś gościu z FIFA? A w ogóle taki chyba zawodnik był. Więc nie, z jakimś, coś do cynamonu podobne, też na kij, kardamon jakiś, albo coś takiego. Musimy się z nim udać i udamy się dzisiaj z nim, gdzie? No tego to akurat nie wiem. Ta ryba nie śmierdzi, nie wiem, ale wiem, że mamy się do niego udać, jesteśmy w kurwę bogaci. Fantastycznie zaczynamy dzisiejszy odcinek, ja troszeczkę muszę ponarzekać, bo się wkurwiłem dzisiaj. Tylko muszę znaleźć tego kardamona, miał tu czekać na mnie, halo? Ty kto? Ty najemnik? Ty kardamon? Kardamon albo cynamon? O, karamon. Karamon. Właśnie coś tak myślałem. Strugasz ścierwojady? Tak. I powiem ci szczerze, że jestem w tym całkiem niezły. To musi być fascynujące. Karamon. Żebyś wiedział. Ścierwojady to dopiero... No więc z tym akcentem zaczynamy dzisiejszy odcinek. Witam serdecznie. Zębacze, a nawet... Możesz zrobić lajka na samym starcie. Nie tutaj słuchać o moich zainteresowaniach. Lorenzo już mi... Muszę bardziej papy otwierać, kiedy coś mówię. Zająć się tymi przemytnikami. Tak mnie pani od muzyki mówiła. Dobra, chodźmy. Chodź za mną. Idę za tobą. Dobra, więc z akcentem takim zaczynamy dzisiejszy odcinek, także o, no to se pogadałem. Lorenzo wyraźnie rozkazał, że mamy przebrać się w neutralne ubrania. No dobra, ja neutralne jestem. Neutralne ubrania? No wiesz, najlepiej takie, które by nie krzycza. Jeśli nie masz żadnego, możesz wejść do Ingora i szybko kupić cokolwiek. Poczekam tu na ciebie. Nie, no mam, no. Ruszajmy. To jest chyba neutralne. No i wszystko. Co ty karamon kurwa robić? Dobra, idziemy. Co miałem powiedzieć odnośnie Rewenda? Zawsze 3-4 dni ostatnie. Zawsze jak mam coś zrobić, to się spierdoli w najważniejszym momencie. No i mam se dzisiaj wrzucam Rewind, mówię, stanę se, wrzucę Rewind, napisałem tam gdzie trzeba napisać, mówię tu Rewind, o tej godzinie wrzucam normalnie tego owego. No i co? I nie mam neta. Kurwa, to se przynajmniej odcinki z Gothica nagram. No i tyle by było finały z Rewinda. No i kwaśno, tak jest kwas tak zwany. No a później jak odzyskam, to co będzie? Pewnie z 18, no to za 18 będę wrzucał. No to już trochę późno mi się wydaje. Wydaje mi się, że koło 16-14 to będzie taki najlepszy termin na wrzucenie takiego kozackiego materiału. Osobiście ludzie mówią, że spoko, jak im pokazywałem. Mi się tak średnio podoba, ale jestem krytyczny wobec siebie. Wyszło ok, na pewno jak wejdziesz i spędzisz tam 20 minut, bo tyle trwa, no to będzie naszym oko zawiesić i myślę, że będziesz się w porządku bawił przez te 20 minut, przypominając sobie ten rok. No i tyle widzowie, i tyle. Dużo mamy misji w Gothicu 2. Dobra, jesteśmy na miejscu. Wejdź do środka i porozmawiaj z karczmarką. Jeśli nie uda ci się od niej nic wyciągnąć, proponuję zagadać pozostałych gości. Dobra. Dużo mamy misji, więc od razu takim akcentem misjowym zaczynamy i wchodzimy do tego świata. To się, mam wrażenie, że na początku jak było mało rzeczy, w sensie mało, takich mało rzeczy, było dużo rzeczy, zawsze w tych gotikach jest bardzo dużo rzeczy do robienia, ale takie były rozsiane te rzeczy, to powoli to się zaczyna tak napędzać bardzo szybko i to tempo zaczyna się mocno narzucać. Odcinkowe. Potrzebuję informacji. Pytaj o co chcesz. Że teraz będziemy wchodzić i właściwie nie będę miał kiedy zatrzymać odcinka, bo będziemy w trakcie misji. Wiesz coś o przemytnikach? Po co właściwie ci ta informacja? Chcę zarzystać, powiedz ich, że działamy komuś, nie są komuś na rękę, mogę mieć wspólne... to pierwsze wydaje się spoko. Chcę skorzystać z ich usług. Nie ty jeden, chłopcze, chciałbyś mieć dostęp do towarów po zaniżonej cenie. Obiło mi się o uszy, że dostarczają wszystko, czego kupcy sobie zażyczą. Niestety, nikt nie jest zbyt rozmowny w tym temacie. Chyba dobra opcja została wybrana. W porcie, w pobliżu dźwigów, szukaj faceta o imieniu Finbar. Słyszałam, że zna kilka osób. Nic więcej nie mogę ci powiedzieć. Nie chcę ryzykować. Finbar. Podejrzewam, że mogą mieć coś wspólnego z zaginięciem mojego brata. Tak, twój wuj
mi coś o tym wspomina. No my ziomy z Helgą, nie? Powiem to tylko ze względu na to, że was znam i wydajesz się dobrym chłopakiem. W porcie, w pobliżu dźwigów, poszukaj faceta o imieniu Finbar. Rozpoznasz go po kruczo-czarnych włosach. Słyszałam, że zna kilka osób. Nic więcej nie mogę ci powiedzieć. Nie chcę ryzykować. Myślisz, że przemytnicy są niebezpieczni? W dzisiejszych czasach wszyscy są na tyle z... Kurwa. Podpytaj. No jak zwykle. Oczywiście, że musiałem skipnąć pół dialogu. Powiedział, że jeszcze mogę popytać kogoś w tej karczmie. Hej. Możemy tutaj pogadać. Wiesz coś o przemytnikach? Zapytać. Nie wiem, o kim mowa. Zostaw mnie w spokoju. Okej. Okay. Inbara szukamy. O. W ogóle... Udało ci się zdobyć jakieś informacje. Zero podejrzeń, że tak stoisz. Musimy szukać Finbara. Podobno kręci się w pobliżu dźwigów w porcie. W końcu jakiś konkretny trop. Z tego co pamiętam, dwa dźwigi znajdują się w pobliżu tego drewnianego molo. Jeden był jeszcze chyba obok stoczni. Nie ma co tracić czasu. Rozdzielmy się. Przeszukaj teren. Ja tu się molo, popytać jeszcze. A ja udam się w stronę stoczni. No dobra. Co zrobić, jeśli go znajdę? Podążaj dalej za tropem. Nie sądzę, żeby ci ludzie byli bardzo niebezpieczni. Wrócę do ciebie, gdy nie... Kurwa mać, no dlaczego ja mam takie leniwe palce? One same spadają kurwa na myszki i klikają. Może to ja klikam już podświadomie, mi mózg podpowiada, że muszę kliknąć, bo mnie teraz kurwa rozniesie. Nie wiem. Ale nie podoba mi się to. Robotnik, robotnik. Robotnik. Fin, jak on miał? Jakoś coś z Finem. Tam widzę, są jakieś rzeczy. Fin. W pobliżu molo, czyli gdzieś tutaj pewnie. Może to tamten ziom. To też miał mieć czarne włosy chyba. Stary rybak. To łowisz? Biorą? Cześć młody. Nie masz przy sobie może jakiegoś piwa? Z chęcią wymienię się za parę ryb. Mam. Piwo dla ciebie. Dzięki wielkie. Te ryby są bardzo świeże. Przed chwilą jeszcze pływały w morzu. No i chyba uczciwy deal tak zwany. Ty, cynamon. Dobra, będę go nazywał cynamon, bo kurwa. O! Kamień, papier. Nożyce. Nożyce. Imponujące. Jeszcze nikomu nie udało się zremisować ze mną. Możesz podróżować po porcie bez lęku, rywalu. Hmm? Okej. Okay. Ryby sprzedam tanio. 20 sztuk złota za cały kosz. No kurwa, daj. Daj te ryby. Ależ proszę bardzo. Poka, ile? Te ryby śmierdzą. Te ryby... Co? To ryba, a nie kwiaty. Musi śmierdzieć. Smacznego. Dobra. Kurwa, jakie zaskakująco dużo nowych postaci. Jeszcze 7 razy tu byłem, a tu sporo postaci można spotkać nowych. W pobliżu molo miał być ktoś, tak? Jak się ta misja nazywa? To jest nieuczciwa konkurencja. Aha! Kanałom polecił mi poszukać Finbara w pobliżu molo w porcie. Sam udał się w okolice przystani. Gdyby udało mi się trafić na jakiś trop, mam nie tracić czasu i próbować dojść do sedna sprawy. Cynamon, Finbar w pobliżu molo, no. No to wygląda kurwa jak molo. Jak dla mnie to jest molo nawet. Nie jak molo, tylko jak dla mnie to molo. Gdzieś tutaj powinien być ten Finbar. Coś kurwa go nie widzę. Czarne włosy ma mieć. No to... Chyba, że nie będzie tak łatwo i nie będzie napisane kto jest kim. Muszę faktycznie tak podchodzić do nich. I muszę go znaleźć, że nie będzie napisane z imieniem i nazwiska postać, że to jest Finbar. To będę musiał tak chodzić i szukać. No ma mieć czarne włosy, tak? Krucza czarne, czyli giga czarne włosy ma mieć. To ty. Fate, ty to na pewno nie. Bo my ziomy. Ty te pancerze sprzedajesz. Czarne włosy. Bezdomny, nie, ty masz lekko siwe włosy. Myślałem, że to będzie trochę kurwa łatwiejsze zadanie. Hej. Jak? Ta nas nie lubi. No nie ma innego molo, kurwa. Czy jest? No nie ma. To jest jedyne molo.
Te beczki pływają jak to w porcie. Tu nikogo nie widzę. Do góry to jest ten kat. To nie ma tak, że jest dobrze czy niedobrze. To nie ma tak, że jest tu kurwa ten fin albo go nie ma. Jest fin. Może tutaj. Sprawdźmy to. No ale wątpię, żeby... O. Miejsce wygląda, jakby doszło tu do mojej szarpaniny. Może jak pójdę po śladach, to się dowiem, co z Finbardem. Gdzie? Po jakich śladach, kurwa, czego? A, że tutaj jakaś deska, tutaj jakiś młot. No dobra, to chodźmy. No ale tu się przecież kończą, kurwa, ślady. Jak mam, kurwa, iść po śladach? O, niewysłany list. Poka. Spotkajmy się tam, gdzie zawsze chciałem z tobą porozmawiać o ostatniej sytuacji. Nie wiem, czy zaczynam już wariować, ale mam wrażenie, że ktoś mnie szuka. Lepiej zacznij się rozglądać, czy nie są też na twoim tropie. F. Jak Finbard pewnie. Znalazłem niewysłany list do Finbara. Chyba zaczął podejrzewać, że jesteśmy na jego tropie i upuścił swoją kryjówkę w pośpiechu. Muszę spróbować go wyśledzić po rozrzucanych rzeczach. To będzie, kurwa, strasznie ciężkie, mi się wydaje. Chyba, że... No nie, no tutaj się trop urywa, bo to woda. To raczej ja bym... No tu jest porozrzucana rzecz, tu jest rozrzucona rzecz. No może tutaj rzecz. Tu jest... O kurwa. To ja te rozrzucane rzeczy to były wcześniej? Mi się wydaje, że one były wcześniej. Ty, to co ty pierdolisz, że... Ty, no pozbieram, no co nie pozbieram. To ty gadasz, że wcześniej... No fajnie by było, jakbyśmy wcześniej już mogli spotkać tego Finbara, jakbym poszedł za tym tropem tych rozrzuconych rzeczy, tylko po prostu nie zwróciłem na to uwagę. Jakby nie było to dla nas istotne. O kurwa, krew. Jakieś... Nie, to chyba... O kurwa, no to na pewno nie było. Turołap. Siema. Byłem u Hyuga. A, on nam oddał tego, no tak, bo to była misja, którą go uratowaliśmy i on nam później oddał złoto, no to masz swoją połowę. Uczciwie. Dzięki, nie spodziewałem się. Ale teraz dałem mieszka. I zwrócona inwestycja. Ani kroku dalej. Mamy tutaj miejsce zbrodni. Proszę nie naruszać spokoju ciała. Zaginął mój przyjaciel. Szukałem go w całym porcie i ślady doprowadziły mnie tutaj. Bardzo przykra historia, ale niestety nie mogę ci pomóc. Przepisy to przepisy. Jestem z gildii kupieckiej, prowadzę śledztwo. Gildia? To mogłeś tak od razu. Nie masz tu czego szukać. Kurwa. Zaciągnę do celi. No to nie fajnie. Strażnicy nie pozwolą mi obejrzeć, ale lepiej, żebym nie robił tutaj sen. Może ktoś z gapy coś widział, a może zapłacę ci 50 golda, bo aż mnie rozniesie, jak tam nie wejdę. Chociaż 50 golda to dużo golda. Ja se tak zaczynam szajstać pieniędzmi, bo mam ich dużo, ale kurwa się zaraz kończy. Hej, ty. A nice. Nie masz nic ciekawego do powiedzenia, obywatelka. Wiesz, co tu się stało? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Dobra, obywatel. Hey. Wiesz, co tu się stało? Dopiero co przyszedłem. Jeszcze nie zorientowałem. Okej. Okay. O! Wybacz, nie widziałeś może rybaka handlującego starymi rybami? Tak, mnie też oszukał. Tak, mnie też oszukał. Ciebie też? Mój brat jest niereformowalny. Przepraszam cię za niego. Od rana chodzę i przepraszam ludzi, którzy dali się wrobić w jego świeże rybki. Daj te ryby, wyrzucę je. Weź to złoto. Nie zlikwiduje to zapachu, ale może nieco zrekompensuje ci to przeżycie. Okej. Okay. Hej, ty. Dobra. Fajne też, że... Kurwa, tak szczerze, to... Cyberpunk i CD Projekt Red to mógłby się kurwa uczyć, bo tutaj coś się dzieje ciągle. Tu ktoś zapyta, tu ktoś podpyta. Tutaj się coś dzieje kurwa na tym mieście. A przynajmniej na samym początku w Cyberpunku to się akurat nic nie działo w mieście. Jako Cyberpunk super gierka, polecam na maksa. Ale to miasto było tak ogromne, że po prostu martwe w dużej większości. Wiesz, co tu się stało? Pierwsze słyszę. A to miasto kurwa jest duże, ale one żyje. No nie? Tu się ciągle, kurwa, coś dzieje. Nie masz tu czego szukać. Rozumiem. Chyba.
Chyba rozumiem, że jednak muszę ci zapłacić pitong, tak? Słuchaj. Naprawdę muszę przyjrzeć się temu ciału. Nie mam chyba wyboru. A więc jesteś medykiem, tak? Oczywiście, spojrzyj na ciało. Chociaż jestem pewny, że jest już za późno, by mu pomóc. No i wszystko, dogadani. Tu coś jest? Nie, ale warto zawsze sprawdzić. Tu jest kogoś dom? Czy co to jest? Oj. Masz tu czegoś... Mądra decyzja. Zwłoki. Weź kolor włosów. Kurwa, jak w Wiedźminie. Włosy są czarne. Szukaj kieszenie. Stary list truposza sportu. W kieszeni był jakiś list. Okej, okay. Przeczytajmy ten list zatem. Domość do gońca, liścik doręczony przez gońca. Widzisz, niewysłany to list. Nie było takie trudne. Nie, to był jakiś... Co my dostaliśmy? Jakiś list dostaliśmy, ale jak on się ten list nazywał? O, to to. Stary list truposz. Kolejna dostawa dotrze do portu za 2 dni. Tym razem będzie to tego znacznie więcej. Każda para rąk się przyda. Gdybyś sprawdzał kogoś nowego, to pamiętaj, żeby wszyscy kierowali się z twojego doku przez karpę zaraz pod magazynem. Przy wieży upewnij się, że właśnie tam wszystko zaniosę. Nie chcemy powtórki z ostatniego razu, gdy towary nie trafiły tam, gdzie powinny. A, jeszcze jedno. Reszta chłopaków chyba zauważyła, że w ostatnich dostawach przepadła część towaru. Tym razem nie dotykaj niczego w skrzyniach. Poczekaj lepiej, aż cała sprawa przycichnie. No dobra. List potwierdzał udział Finbara w przemycie. Z treści wynika, że przemytnicy mają magazyn w porcie. Najłatwiej będzie z niego trafić, idąc po skarpie do doku Finbara w stronę dzielnicy Biedoty. Magazyn sąsiaduje z jakąś wieżą. Zostaje pytanie, przed kim uciekał Finbar, skoro nie przed nami? Dobra, może znam Cynamonowi raport. Chodź tu, Cynamon. Kurtyzana. Kurwa, że im zimno nie jest. Widzi jak skurwesyn. Tak w życiu realnym też strasznie musi. Chujowa robota w ogóle. Chujowa robota. Ale kurwa, żarcik nastrojowy. Nie, strasznie musi być zimno, kurwa. Jak jest lato, to jest spoko. Sprzedawca ryb, a to nie ty mnie oszukałeś, ktoś mnie tu oszukał, kurwa. Bardzo proszę. Nie, to tylko faktycznie ryby strzelałeś, tak? O, smażone skóry rybne, kupię. Smażone skóry rybne? Ryba w cieście piwnym. Kurwa, ile tych przepisów. No dobra. Trzeba się nauczyć tych przepisów, żeby później je gotować. Cynamon, czy cynamon poszedł dalej? Czy cynamon nie, tu jest cynamon. A ty co sprzedajesz? Też ryby. A może masz przepis? Chodź tu. Chcę. Masz przepisy jakieś fajne? Masz, kurwa, śledź korzenny, ostrygi z zębatym sielem, smażone skóry ryby. Dobra, wszystko kupię. Good lady. Morety, kotlety. Kupujemy wszystko i od razu je przeczytam, bo później, kurwa, będę po 3 razy te same przepisy kupować. Rozumiem. Szukamy, czy będzie jakieś coś fajnego. Od nowa punktów trafień, to nie chcemy. Rozumiem. Nowa many punktów trafień, no takie, znaczy nie chcemy. No chcemy, ale... Szukamy czegoś wyjątkowego, co mi da na przykład zręczność, to by było zajebiste. Rozumiem. Takie rzeczy są dość mocno przydatne. Rozumiem. Fajnie, że są te przepisy i one są tam napisane, że jest chrupkie, nie chrupkie, fajne to jest. Najemnik, pracownik drzwi. A, to nie jest cynamon. Cynamon pobiegł do tego, do doków, tak? No dobra. Czyli sami musimy ogarnąć tutaj ten jebany magazyn. Zresztą cynamon kazał nam samemu ogarniać, no to idziemy ogarnąć. Podobno sąsiaduje z wieżą. No dobra, czyli to by było, że gdzieś tutaj jest ten magazyn, prawda? I jakieś podziemne przejście chyba miało być, prawda? Najłatwiej będzie do niego trafić, idą po skarpie, czyli chyba to gdzie idziemy. Do doku Finbara w stronę dzielnicy Biedoty. Magazyn sąsiaduje z jakąś wieżą. Pozostaje pytanie, przed kim uciekał Finbar? Skoro nie przed nami. To nawet fajne jest. Tu gdzieś może jest jakieś przejście tajemne. Może nie ma. Nie, chyba nie ma. Chyba już tu byłem, więc bym zauważył. A, chociaż kurwa, może tu? Nie, nie, nie. To wie, jakiś wielki... Wielka cegła. No to co, to idziemy dalej. Tu gdzieś tutaj, rozumiem, że sąsiaduje z wieżą. No to musi być któryś z tych magazynów tutaj, tak? Prawda? Oczywiście, że prawda.
Szukamy jakiegoś tajemniczego przejścia, małego. Wejścia do tego magazynu. Pewnie ten magazyn ze 300 razy, kurwa, już znalazłem. Nieuczciwa konkurencja. A, to tutaj, tak? Podążając za wskazówkami z listu, udało mi się odnaleźć magazyn, w którym podobno pracował Finbar. Może tutaj uda mi się ustalić coś więcej na temat przemytników. Kurwa, to jest takie zajebiste. O, widzę, tam jest składzik. Zajebiste to jest, że to ci się pokazuje, jak gdzieś dotrzesz, nie musisz tego szukać. Kurwa, to jest najlepszy mod na świecie, naprawdę. Uwielbiam tą grę. W ogóle on dostał nagrodę chyba teraz, moda roku, więc pozdro. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, prawo. Witam serdecznie. Nawet nie było pewności, że to właśnie on podkradał towary. Mogliście mnie uprzedzić, zanim wpadliście na ten genialny plan, by go po prostu zabić. Macie szczęście, że chociaż udało wam się załatwić ten drugi problem. Witam serdecznie, tu trzeci problem. O! Bonjour! Dobra, jesteście kurwa... Tak zwane boby. No kurwa, przestań, Pablo. My się na pewno... No, dogadalibyśmy się, to musisz mnie napierdalać z miecza, no. Nawet to nie jest miecz. Ale przynajmniej się nie wypierdolisz, prawda? Ale ja cię muszę i tak napierdolić jeszcze raz. Gleba, kurwa, Pablo. Nie muszę... tego tu nie ma. A nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Dobra, teraz stawaj tu. Bo musimy nic porozmawiać. Nie interesuje mnie to, że masz, kurwa, strzały z łuku w dupie. To jest w tym momencie. Kufer! To co, pierdolę, co im stanie. Prawo, 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 lewo. Dobra, odpuszczę. Prawo, prawo, lewo, zapamiętam. Mój łeb. Słuchaj, Pablo. Spokojnie, chłopcze, spokojnie. Porozmawiajmy o tym wszystkim. Jesteś z gildii kupieckiej, prawda? Uwierz mi, nie chcesz mnie zabijać. Czemu miałbym tego nie robić? Wyglądasz mi na człowieka interesów. Potrafisz rozpoznać dobrą ofertę i dobić targu. Mam coś, co mogę ci zaoferować w zamian za moją wolność. Twój kolega kręcił się w pobliżu naszego miejsca przerzutowego. Ujmijmy to tak. Czeka go niezbyt przyjemna niespodzianka. Jeśli zależy ci na jego życiu, to mogę cię do niego zaprowadzić i porozmawiać z moimi kolegami, by puścili was wolno. Na koniec wszyscy rozejdziemy się w swoje strony i zapomnimy o całej sprawie. Kurwa, nie dogoliłem se tutaj. Ja pierdolę. Jeszcze raz trzeba. Słuchaj! Czyli to wy zajmujecie się przemytem? Gdyby nie my, to połowy portu nie byłoby już stać na solidny kawałek ryby na obiad. Te wszystkie podatki na wojnę, na króla, na straż, na władców wyspy. No i oczywiście niezliczone cła gildii kupieckiej. Przemyt pozwala rozdysponować dobra tak, żeby każdy z nich skorzystał. A przy okazji pozwala zarobić trochę sprytniejszym osobom kilka złotych monet. Ja z chłopakami odpowiadam jedynie za to, żeby towar bezpiecznie dotarł z portu do magazynu. To, co dzieje się z nim wcześniej i później, niezbyt mnie interesowało. Kto jest waszym przywódcą? Myślisz, że znam jakieś imiona? Ja nawet nie wiem, kto dostarcza te towary do portu. A co dopiero, kto tym wszystkim zarządza. Uwierz mi, nie nadstawiałbym karku dla nikogo innego niż ja sam. Póki co daruję ci życie? No może tak. Dlaczego zabiliście Finbara? A nie usłyszałeś, że właśnie dokładnie o to samo zapytałem moich towarzyszy? Jeśli to cokolwiek zmienia, to zdziwiło mnie to nawet bardziej niż ciebie. Finbar był dobrym chłopakiem i nawet go lubiłem. Po prostu okradał nie tych, których powinien. I okradani postanowili się zemścić. Okej. Gildia chce się was pozbyć. Specjalnie mnie to nie dziwi. Lorenzo pewnie dostaje szał, gdy myśli o tym całym złocie, które przechodzi mu obok nosa. Tutaj cię uprzedzę. Jeśli mnie zabijesz, to niczego nie zyskasz. Na moje miejsce pojawią się kolejne trzy osoby. Czy to będą biedacy ze slumsów, południowcy, czy może uchodźcy? Póki co daruję ci życie. Ale zaprowadzisz mnie teraz do Karamona, a później jeszcze sobie trochę porozmawiamy. Wiedziałem, że damy radę się jakoś dogadać. Chodź za mną. Dobra, już, już, już. Co nowego? Moi byli... koledzy
nie pozbywają się więźniów od tak. Jest duża szansa, że twój towarzysz wciąż żyje. Poczekaj, jeszcze nigdzie kurwa nie idziemy. Idziemy jak ja powiem, że idziemy. Kurwo. Ufer muszę ci opierdolić, bo nie zdążyłem. Jak to było? Lewo, lewo, prawo. Słuchaj Pablo, tak ci przy kurwie zaraz jak się ruszysz. Prawo, prawo, lewo, lewo. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo. I chodź tu Pablo, mnie nie wkurwiaj. Chcę wam magazyn opierdolić. Nawet nie mogłem zobaczyć co wziąłem. Szybko. Co, jeszcze dwie wody to co, nie wezmę? Losy się przyda do gotowania czegoś. No, ruszamy. Ruszajmy. I super, że gra dała taką możliwość, nie wiem. Najlepszy mod na świecie, przysięgam kurwa. Jakbym w lepszego Gothica grał. Jak mi się chyba bardziej podoba niż oryginalny Gothic. No, chyba tak. Chyba mi się lepiej, bardziej podoba. No cynamon, to by tłumaczyło dlaczego nie ma cynamonu. Chyba, że cynamon gdzieś tam dalej pobiegł. Ciekawe ile osób się wkurwia o to, że mu wygląda na niego cynamon. Na bank ktoś, chociaż jedna osoba na bank się teraz wkurwia. Jak ja ciągle cynamon. W ogóle mamy strasznie dużo na przykład zleceń na zabójstwa różnych osób. Można by było kurwa w końcu skorzystać i pozabijać te osoby różne, na które są zlecenia. Też zgaduję, że bardzo dużo z nich ukrywa się w kanałach. Więc myślę, że jeżeli już tam pójdziemy, to spotkamy sporo typa, które chcemy się pozbyć. Których chcielibyśmy się pozbyć. O kurwa, jaki skład cały. Słuchaj, uczciwa wymiana. My zostawiamy waszego człowieka. Ty mi oddajesz mojego. Coś czuję, że oni tak chyba chętnie nie będą chcieli z tego korzystać. Mówiłem wam, to Pablo ściągnął na nas gildię kupiecką. Trzeba go było załatwić razem z Finbarem, tak jak proponował szef. Dobrze wiedział o waszych kradzieżach. Teraz już się nie wywiniecie. Kurwa. Zaszło tutaj jakieś nieporozumienie. Zaraz będę z Pablo... O kurwa, jak ja... Jo, cię kręca. Ale bitwa. Kurwa, jak tu pojedynek. Razem z Pablo, co przed chwilą chciał nas zabić, zabijamy innych. Lider grupy? Dobra, lidera grupy. Tylko nie w swojego, lidera grupy. Lidera grupy, nie pięściami, łukiem jebanym. Chodź tu. Nara. Dobrze, że się zjawiłeś. Mogło być ze mną kiepsko. Musieli mnie obserwować od dłuższej chwili i czekać na dogodny moment do ataku. Wygląda na to, że powinienem też podziękować twojemu przyjacielowi. Mój przyjaciel. To Pablo, jeden z przemytników. Wytłumaczysz mi, co tutaj się dzieje? Mieliśmy się ich pozbyć. Sprawa jest bardziej skomplikowana niż myśleliśmy. Przemytnicy nie są jedną złożoną organizacją, ale kilkoma grupami, które zajmują się transportowaniem towarów z miejsca na miejsce. Nikt nie zna nikogo poza swoim najbliższym kręgiem. Rozumiem. Czyli ci tutaj musieli być tylko zwykłymi płotkami. W takim razie mamy problem. Lorenzo nie będzie zadowolony, gdy dowie się, że nie doszliśmy do sedna tej sprawy. No i musimy jeszcze zdecydować, co z nim. Nie musicie nic ze mną robić. Bądźmy rozsądni. Zgodnie z obietnicą zaprowadziłem cię do twojego kolegi. Najwyraźniej moi koledzy odebrali to jako znak, że ich zdradziłem. Po tym, co usłyszałem, moja współpraca z przemytnikami jest już raczej zakończona. Dlatego mam dla was kolejną propozycję. No, słucham. Znacie to powiedzenie. Wróg twojego wroga i tak dalej. Dobra, pokażę no. Wam, z którego miejsca docierały do nas towary. A wy, w zamian za pomoc, załatwicie mi jakieś miejsce, gdzie będę mógł ukryć się przed dawnymi pracodawcami. Czyli sypniesz. Mówiłeś, że nic nie wiesz o tych towarach. Sam wiesz jak jest. Wolałem zachować co nieco dla siebie. Gdybym wszystko od razu ci wygadał, nie miałbym już nic więcej na wymianę. Umowa stoi. Wspaniale. Najlepiej, jeśli weźmiemy którąś z tych łódek. Zgaduję, że nie będą im już potrzebne. Daj znać, gdy będziesz gotowy odpływać. O kurwa, gdzieś płyniemy w ogóle? Marvin, możemy porozmawiać na osobności? Pewnie, cynamon. Poczekaj, bo tu kurwa tyle lutu leży. A ja się w ogóle to bym kimnął najlepiej. A ja nie mam HP, full.
nie wiem, czy warto ryzykować, a z drugiej strony nie wiem, czy ja się nie, że tak powiem, sobie nie dednę. Nie, że sobie nie dednę, kurwa. Że się coś nie zbuguje. I jak se kimnę, ale mam nadzieję, że nie. Do poranka. Ciała znikły! Wiedziałem, że się co. A nie, dobra. Znikły tylko te, które nie opierdoliłem z tego. O, to rozsądne. Nie ma czego tu nie znajdę. Dawaj tu rzeczy, dawaj tu młotę, kurwa, dawaj złotą monetę, plus jeden golda. Złodziej, bełt, cyk. Bierzemy wszystko, co można wziąć od nich. Zawsze to coś dogotowane jest. Tutaj marchewka i kites. Co się dzieje? Myślisz, że możemy mu zaufać? Oczywiście, że nie. To nasz jedyny trop. Lepiej bądźmy ostrożni. Kurwa, mać, no. Zaraz coś rozpierdolę. Witaj, nieznajomy. Kim jesteś? Lepiej, żebyś nie znał odpowiedzi na to pytanie. Tajemniczy Lorenzo? Jaka książka? O, czekałem na nią. Cóż, tak jak obiecałem, należy ci się mała nagroda. Dzięki za pomoc. Nie ma. Nigdy więcej się nie spotkamy. Okej. Nie zdążyłem nawet przeczytać tej książki, ale chuj znałam. Płyniemy, Pablo. Ruszajmy. Gdzie nas zaprowadzisz, mistrzu? Jesteśmy na miejscu. Niestety, tym razem naprawdę już nie wiem nic więcej. Ale ja wiem, gdzie jesteśmy. Może ci rybacy z pobliskiej osady będą coś wiedzieć. Bursztynowe wybrzeże. A ja rozejrzę się wzdłuż brzegu. Wioska jest na wschód od nas. Powinieneś bez problemu do niej trafić. Mieszka tam zaledwie kilku rybaków, więc przepytanie ich wszystkich nie powinno stanowić problemu. Ja zostanę tutaj i przypilnuję tego faceta. Wolałbym, żeby nam nagle nie zwiał. Nieuczciwa konkurencja. Już tu byliśmy kiedyś, przynajmniej ja byłem, nie pamiętam, czy tutaj nagrywałem odcinek. Chyba tak, chyba tutaj szliśmy odwiedzić to miejsce. Także tab, ekwipunek i mapa całego tutaj Arholos ze znacznikami bym poprosił. Bursztynowe wybrzeże, ależ oczywiście, że jest to bursztynowe wybrzeże. Czy my jesteśmy sobie w stanie z topielcem morskim poradzić? Kurwa, tak pół na pół. Może? Łe! Ale że topielce morskie takie bobki teraz? Kurwa, a to po prawo jesteśmy sobie w stanie poradzić? Pamiętam, jak nie mieliśmy najmniejszych szans. Ale idzie nam coraz lepiej. Nawet już mogę się wyposażyć w ogóle w lepszy łuk. To bym musiał stworzyć chyba jakieś kraby. Z krabem sobie poradzę? Wygląda groźnie. No chodź tu, kurwa. No strzelam w ciebie i strzelam i co? O kurwa, z krabem na bank sobie nie poradzę. Ewakuacja pomocy. Ty masz pięść, ale to nie ma znaczenia. Odwracacie uwagę kraba. Ile? O kurwa, dobra, wy dużo bijecie. Dobra, skorupa kraba, cyk. Krab mocny, ale z tymi topielcami jestem w stanie sobie poradzić, więc chodźmy zabić z dwa. Jak mamy taką zawsze możliwość, to warto jest tutaj delikatnie poczyścić miejscowość. Nie wiem, czy ja mu kurwa z tego nie będę bił więcej. Z miecza. Kurwa. Cios za cios, nie podoba mi się to, bo zaraz padnę, dobra. Tamtego zabijemy kiedy indziej, albo się kimniemy tutaj w tej wiosce i zaraz tutaj... Zrobimy polowanko. Witam serdecznie. Każda laska, gdy mi widzi, to podbija. Wiesz coś o przemytnikach? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Prosząc chociaż, żebym napluł jej do ryja. Wiesz coś o przemytnikach? Skąd mam o tym do cholery wiedzieć? No nie wiem, no podobno tutaj jakieś dymsy się dzieją. Ty, moje na tej patelni coś ugotować? W ogóle? Przygotuj posiłek. Mogę. A o, proszę bardzo. Kompot z dyni. O co nie zrobię, jak zrobię? Pewnie, że zrobię. A co to jest, kurwa, takie na niebiesko? To znaczy, że jakby to jest wielokrotnego użytku? Ta osełka tłuszczu na przykład jest wielokrotnego użytku? Tak? Bo jakby teraz powinienem zużyć dwie, a nadal mam dwie, więc to jest chyba takie, no chyba to jest wielokrotnego użytku. Czy jakby wystarczy, że mam to weku i tego nie sprzedam i tyle. To jest spoko, bo jedna torebka pieprzu kosztuje strasznie dużo pitongu. Dobra, tutaj jakieś kanapkę robimy z Subwaya.
Tutaj sok z winogron, cyk. Pogotuję to wszystko, żeby to mieć w eku. O, a co to daje? A nie, myślałem, że to jest to zajebisto. No, życie by było zbyt piękne, jakby się okazało to prawdą. Coś tu jeszcze mogę zrobić, prawda? Kompot z jagód, cyk. Poróbmy to wszystko, bo my to później będziemy jeść, a to zawsze tam przywraca różne rzeczy, więc spoko. Czy jeszcze coś mogę zrobić? Nie, tu potrzebuję jakiś worek mąki, to nie mam. Trzeba to pokupować, wszystkie też te rzeczy. Dobra, mamy w kurwę żarcia, więc w kurwę możemy się wyhealować, ale nie ma teraz po co. My się tu kimniemy zaraz. I tak się wyhealujemy, cyk. Chociaż nie ma napisane, że to łóżko, to ja wiem, że to łóżko. Do poranka, co by jasno było. HP zregenerował. O, coś tu zbagowane. Dobra, wszystko śmiga. Ten kufer, no jestem przekonany w 90%, że już go opierdoliłem ze 3 razy. Pewnie jak tu byłem. Ale sprawdźmy jeszcze raz. Może nie miałem umiejętności otwierania. No, oczywiście, że okradłem już. Żaden kufer na tej jebanej wyspie się nie zachowa. Cały. Wiesz coś o przemytnikach? Cholera, skąd miałbym o tym wiedzieć? No nie wiem, nie wiem. A niech to! O! Przebawiać. Co on zrobić? Cholera, jeden z rybaków zaczął uciekać. Czy nikt nie może tak po prostu udzielić mi informacji? Muszę go dogonić, zapytać, co wy oprzeć. Jak mam go kurwa dogonić? Dobra, chyba my go złapiemy tam, co? Nie. No łapcie rzecz go kurwa! Ale zmęczony. Nie masz dokąd uciec. Gadaj co wiesz. Przemytnicy mają grotę na południowy wschód stąd. Zbierają tam wszystkie towary i często przysiadują większą grupą. Łatwo tam nie wyjdziecie. Wstawili wielkie dębowe drzwi, żeby nikt tam nie myszkował. Kiedyś ich śledziłem. A to po lewo to co jest? Do nich dołączyć, ale mnie wyśmiali. Nic więcej nie wiem. Nie zrobiłem nic złego. Proszę, nie róbcie mi krzywdy. Dobra, uciekaj stąd. Naprawdę zależy ci na dorwaniu tych przemytników. Lorenzo musi wam naprawdę nieźle za to płacić. No ja tu chyba z 800 golda to przynajmniej. Próbuję odszukać mojego porwanego brata. A to też ważne. Porwanie? To raczej nie jest robota nikogo z naszych. Za dużo z tym pracy. A gdyby kupiec zmienił zdanie, to ciężko komuś innemu opchnąć taki towar. Chociaż... jedna rzecz przychodzi mi do głowy. Jakiś czas temu siedziałem w karczmie Helgi z Finbarem i opijaliśmy udaną dostawę. Jak to zazwyczaj bywa, gdy tylko pojawiło się sporo alkoholu na stole, to zaszło się więcej ludzi. Dosiadł się do nas nasz stary znajomy Willem z kilkoma swoimi znajomymi. Gdy mieliśmy już wrócić na dół po kolejną kolejkę, podszedł do nas jakiś wielki typ. Mówię ci, facet był wielki jak góra. Nagle zrobiło się cicho, a on tylko kiwnął na jednego z kolegów Willema. Ten dopił swój rum i razem wyszli z karczmy. Próbowaliśmy jeszcze pytać Willema o to, kto to jest i o co chodziło, ale niezbyt chciał cokolwiek o tym mówić. Rzucił tylko tekstem, że ten jego kumpel zajmuje się znikaniem ludzi i zna wyspę jak nikt inny. Później już o to nie dopytywałem. Pablo Cox. To w sumie nie mój interes i wolałem przypadkiem nie urazić kogoś, kto wygląda jak troll z toporem. Może Willem mógłby powiedzieć ci coś więcej. Mieszka i pracuje na farmie Bermara. Potraktuj te informacje jako prezent z okazji naszej udanej współpracy. No dobra. Wracając do naszej... Pojawia się i znika. Zabij? Nie, no to no pomóż. Nieźle się spisałeś. Zadbamy o to, żeby gildia znalazła dla ciebie jakieś miejsce. Dzięki, chłopcze. Same dobre rzeczy wychodzą ze spotkania dwóch ludzi interesów. Będę się kręcił gdzieś w pobliżu waszego placu. Nie zapomnij wspomnieć Lorenzo, że pomogłem uratować życie jednemu z waszych. Dobra, słuchaj. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Kto wie, czy ta decyzja jeszcze się na nas nie zemści. Tym razem... trzeba do tego podejść na spokojnie. Dość już przelaliśmy dzisiaj krwi. Sprawdzimy, kto tam jest. Będziemy obserwować. To jest po lewo tam. A dopiero później. W tym tle. Słyszałem, że udało kurwa ci się Ford. Zdobyć jakieś informacje na temat twojego brata. Jeśli chcesz, to możemy się rozdzielić. Nie, wolałbym razem. Sprawdzę to miejsce, a ty w tym czasie zdasz raport Lorenzo i zajmiesz się już swoimi poszukiwaniami.
Dzięki, w takim razie ruszamy. Ostatnim razem nie wyszło nam na dobre. No ja bym wolał razem. Ostatnim razem rozdzielanie się nie wyszło. Ja bym chciał razem i jakby tak. Masz rację. Może bezpieczniej będzie pójść tam razem. Zresztą nam nakopią kurwa i co będzie? Albo ty zginiesz, albo coś kurwa za się odpierdoli. Idę z tobą. Expa sobie zyskam, okradnę i przecież to same pozytywne aspekty tego wyruszenia mogą być. Tak mi się wydaje. Miałem 40 minut odcinka, ja nawet nie wiem, serio, zawsze jak nagrywam te pierwsze odcinki, szczególnie zaraz po wstaniu, to nie mam zielonego pojęcia, kurwa, kiedy mija ten czas. A to oni tu są, tak? No to przecież ja bym sam nie dał rady. A jak pójdę z tamą, to jeszcze kurwa expa zyskam. A to ja myślałem, że tam dalej w tej wiosce mam pytać. No ale ty sobie sam chyba poradzisz z krabem, prawda? Ja coś biję tego kraba? No coś tam mi się zdarzy, kurwa, blok. A nie, ten krab też nie bije jakoś turbo dużo. On jest donki tonki, bo to krab, nie? Dobra, będę bić z łuku. Tylko, że się tak nie chował za tobą. Nie mogę przyjąć taktycznej pozycji strzeleckiej. Pewnie go ani razu nie trafiłem, ale to nie ma znaczenia. Szukamy też przy okazji tego, muszli. Muszę się przydadzą. Bo w nich będą perły, a my te perły musimy oddać. Bo zepsuliśmy. A to nie tam na dole? Na dole też jest jakaś jaskinia. Wygląda na to, że ten rybak mówił prawdę. Kto by pomyślał, że mają swoją kryjówkę tak blisko miasta? Zostanę tutaj i rozejrzę się jeszcze trochę. Wróć do miasta i powiedz wszystkim Lorenzo. A to nie... Nie atak? Sprawdziłem z cynamonem miejsce, o którym wspomniał ryba. Rzeczywiście coś tutaj jest. Cynamon zostanie sprawdzić okolice, ja mam złożyć raport do Lorenzo? Kurwa, pojawia się i znika? W końcu udało mi się jakiś sensowny drop. Pablo wspomniał o wielkim facecie zajmującym się znikaniem ludzi. Zanim porozmawiam o tym z Willem na farmie Bermara, muszę dokończyć sprawę z przymiotnikami. W nagrodę Lorenzo obiecał mi pomoc swoich łowców. To mam wrażenie, że powoli zbliżamy się do finału tak zwanego. Ja muszę wrócić do miasta, to miasto jest kurwa daleko. Znaczy, no aż tak daleko to nie jest, okej, okay? Ale... Czy ja mogę wziąć od nich łódkę, oni mnie zaprowadzą łódką i zawiozą do portu. Damy radę, tak? Czy nie? Jest tu ktoś, co łodzią się zajmuje z tego, podróżowaniem łodzią? Myślę, że w tym mieście będzie, tak? Z tego co pamiętam, chyba w mieście kogoś znajdziemy, kto się zajmuje podróżowaniem łodzią. Ewentualnie tam jest łódź. Może tam. Zobaczymy. Witam serdecznie, bo z buta to mi się nie chce. Rybak nie. Rybak nie. Ktoś musi... Ktoś... Chyba, nie? Osadniczka? Nie, no. Ale masz dziwny model twarzy. Osadniczka nie. Rybak... Ktoś tu się musi... Dukan. Hej. Zabierz mnie do miasta. Latarni nie, tak, do portu. Ależ oczywiście. Do portu. Czyli to będzie do miasta, nie? Tak jest, no i wszystko, Dukan się spisał. Świetnie. Kurwa, ta szybka podróż, piękna sprawa. Trochę siana płacimy, bo są zawsze 10 golda, jakbym nie poszedł, no to 10 golda miałbym w kieszeni. No ale, ale i tak dostajemy tyle się, ja mam dwa koła w kieszeni, nie licząc wszystkich rzeczy, których jeszcze nie sprzedałem, więc jakby... Trochę pidongu mamy. Wracamy. Nie będę wam tego przerywał, bo to jest powinien być kawałek, nie? Tu się jakoś wychodziło, tu w prawo i byliśmy... A, w ogóle mapy miasta muszę ustawić sobie. To raczej powinno być 30 sekund, minutka i będziemy... A tam jeszcze muszę porobić kilka rzeczy, które chciałem wam pokazać. Mapa miasta Archolos ze znacznikami. Idziemy. My klikam i lecimy tak. Te rzeczy, które chciałem wam pokazać, to to, że chcę zrobić nowy łuk. Może... a tu jest kowal, nie? Ale nie, a to my chcemy zbrojmistrza, a nie kowala. A mogę tędy iść do zbrojmistrza? Nie wiem, czy on się nazywa zbrojmistrz. Ale jeżeli się nazywa, to w ogóle zajebista nazwa. Zbrojmistrz. Taka jest nazwa. U nich co mieliśmy? U nich mamy, u magów wody mamy misję z tymi, nie? Z kulami, z perłami. Czyli tędy, a ty kim jesteś? Najemnikiem zwykłym. Wyglądałeś jak ktoś od magów. Ty co robisz? Ty jesteś zwykłym strażnikiem miejskim, okej. Ale podoba mi się tam, kurwa, ta mapa żyje, naprawdę. Podoba mi się, to miasto żyje, zajebiście.
I tutaj powinien być chłopot zbroi. Idziemy tam i zobaczymy, czy nasza zbroja będzie lepsza, czy gorsza. Jeżeli ulepszymy zbroję, o ile się da w ogóle ulepszyć zbroję jakby tych, jak to się nazywa? Gońca Araxus. Moja daje 42, 5, 7, 42. 42, 5, 7, 42. To daje plus 7, czyli by było 42, 47, 47, 42. 47, 47, 42. Kurwa, nie wiem, czy lepsza, czy gorsza, to trzeba matematycznie, bo... O, matematycznie policzyć. Bo to da plus 7, chyba, że nie mogę ulepszyć. Mogę? Nie no, mogę, ulepsz pancerz. To wtedy ona by dała plus 7 do wszystkiego. To szybka matma, ja sobie to obliczę w kalkulatorze i wam powiem, jak to wygląda. Dobra, quick matma została zrobiona i oj, i odpaliłem jakieś gówno. I wyrzucam wszystko z ekwipunku do kurwy jebanej nędzy. Jakieś chwasty, wszystko, bo to altabuje. Nie opłaca się, nie opłaca się ogólnie. No ta jednak ten ulepszony pancerz kolczy to jednak siekiera jest. Pas awanturnika w ogóle nie miałem założony. Ale teraz mam. Broni nas, więc się nie opłaca. Nie opłaca się, bo to daje plus 7 do każdej statystyki, czyli ogólnie licząc tę obronę ognia i magii będziemy minus 10. Jeżeli ulepszymy nawet tamtą zbroję, będziemy o 10 gorsi. Nie wiem z jakiej statystyki, bo to statystyki różne, ale ja sobie podliczyłem jakby ogólnie, jak to wyjdzie. No i wyjdzie, że gorzej. Ja dobrze idę? Kurwa, jakoś mi się wydaje, że ja coś niedobrze idę. Nie no, tam jest łucznik, więc chyba dobrze. Prawda? Nie, coś mnie tu nie gra. Ja dobrze idę? Wyłącz mapę. Nie no, powinien iść dobrze. W ogóle czemu ja się tu nie mogę teleportować, jak ja mam tu runę? Już nic nie rozumiem, jeśli chodzi o te teleportacje. Czy ja mam na przykład za mało many albo coś takiego? Nie wiem. Możemy też poczyścić miasto trochę. Posprzątać, jak są jakieś rzeczy, ale widzę, nie zwracam już na nie uwagę, bo już jesteśmy kurwa fest bogaci. Tutaj mamy oczywiście naszą gildię, więc tam się udamy i zdamy raport, natomiast przez zdaniem raportu chciałbym wytworzyć lepszy łuk, bo chyba mnie stać, tak? Prawda? W ogóle to mogę się nauczyć też punktów nauki, prawda? To mogę, to cynamon mógł mnie nauczyć. Zręczność 50. A my mamy łuk na 45, o ile się nie mylę, prawda? A nie, mamy łuk na 50. Ale możemy zrobić chyba taki sam łuk i on będzie delikatnie lepszy. I ostrze można by było też nowe kupić. O cholera! Do Araxos nie przyjmują byle kogo. No, witam serdecznie. Chciałeś im nieźle zaimponować. Wiem, że szukasz partner Gildii Araxos. Zarabianie pieniędzy. Dlatego moja oferta zapłaty za skóry i łuki ciągle jest aktualna. Luźno, luźno. Mam nadzieję, że będziesz miała dla mnie coś ciekawszego niż zwykłe przynoszenie skór. A, pewnie się coś znajdzie. Przejdzie jakiś czas, to coś dostaniesz. No dobra. Słuchaj, łuczarstwo, czy ja chcę się nauczyć? Chciałbym przede wszystkim na samym starcie zrobić taki sam łuk, jaki mam, bo chyba właśnie taki sam łuk potrafię zrobić. Tylko ten łuk powinien być lepszy. Łuk kompozytowy, ponieważ on mi da, co mi da? Jeszcze premię do walki łukiem 2. A, i będę zadawał 55, a nie 50. To chyba nie ten sam łuk. Co potrzebuję do tego? 5 razy skóra wilka. Myślę, że da się kupić, da się ogarnąć. 5 razy skóra wilka. Niestety ja... Bez sensu było to, że ja zrobiłem ten łuk i teraz go... I później ją sprzedałem, ten łuk. W tej frizie, bo teraz nie będę mógł go sprzedać. Nie wiem, czy rozumiecie, co mam do powiedzenia. To powiedziałem właśnie, w sumie. A nie mam do powiedzenia. To ja pierdolę. Dobra, dawaj mi tę skórę wilka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć chyba, nie? Jakoś 5 było. Poczekaj. Frida, słuchaj, bo ty masz jakieś tu fajne rzeczy, widzę. Jak na przykład te w ogóle do wytwarzania, nie? Drewno do wytwarzania, jakieś tu cięciwy, coś tego tu gdzieś widziałem. Ale drogie to. To nie kupuję na zapas, bo trochę jednak mam. Ale warto wiedzieć przynajmniej, gdzie takie cięciwy można się zaopatrzyć. Robimy ten łuk, cyk, łuk kompozytowy. O kurwa, dobrze, że dwa razy nie miałem, bo bym ale fejla zajebał. I
Nie, to jest ten sam łuk, widzicie, ale ten zadaje 50, a ten 55 jeszcze premię do walki z łukiem dostaje. Więc zajebiście. Jeśli chodzi o miecz, miecz mogę mieć na 55, na 50 znaczy miecza. Może ona ma, a raczej widzę, że nie, ona się tylko łukami zajmuje. Jakiś tu gościu, jakiś handlarz bronią jest tu szczególnie? Może coś bym kupił fajnego. Dawno sobie niczego w tej gierce nie kupiłem, to może coś bym kupił. To jest to nawet fajne. Stary zakrzywiony miecz, ale mam chyba lepszy, prawda? Więc tu nic nie chcemy. Od ciebie? Chodź tu. Elit. Pokaż. Masz jakieś łuki? Znaczy jakieś tego? Jakieś miecze? Nie masz. Ale mogę ci mieszkę opierdolić, chodź tu. Tyk. Srebrny puchar za to dostałem. A ty czym się zajmujesz, handlarzu? A, jakieś takie zwykłe rzeczy. Worek mąki to ja chcę. Worek mąki ze zbóż. Przedmiot przydatny do... Tak, to na pewno kupię. Torebka pieprzu też kupię, ocet też kupię. I osełka tłuszczu też kupię, bo to są takie podstawowe rzeczy do tworzenia. Zawsze lepiej mieć weku, niż jej nie mieć, a niektóre potrawy nawet dwa razy wymagają takich rzeczy, więc zachowamy sobie. W ogóle strasznie długi rozdział, nie? Ja nie wiem, ile jest rozdziałów w tej gierce, ale to jest dopiero i wyłącznie, kurwa, drugi rozdział. Dostałem poradę od widza, że jak będziemy kończyć drugi rozdział, to żeby tam nie zbagować tego, jak będziemy wchodzić na bagna, albo coś takiego. Więc muszę o tym pamiętać, widz napisał. Już na tych bagnach w ogóle chyba byliśmy, ale to dopiero jak będziemy kończyć rozdział, to jak tam będziemy szli, to muszę mieć jakąś zbroję założoną i tak dalej. Ja jeszcze tam przeczytam. Widz napisał, widz Cox. Pablo, witam serdecznie. Ludzie, dla których pracuję, to znaczy pracowałem, to banda pamiętliwych sukinsynów. Głowę dam sobie uciąć, że nie dadzą mi tak po prostu. Teraz pracujesz dla nas, gościu. Idziemy do Lorenzo i kończymy dzisiejszy odcinek. Jeszcze na faście chciałbym dokończyć i zakończyć ten wątek w tym odcinku. Znaczy, że nie wiem, czy będę wrzucał jeden odcinek dziennie, czy dwa, czy kurwa raz na trzy dni. Nie wiem, bo nie wiem ile mam czasu. Tyle ile nagrywam sobie teraz, to sobie nagrywam i wrzucam. Teraz mam czas, to nagrywam. Proste. O kurwa. Gildia biega po porcie w poszukiwaniu jakichś rzezimieszków. Chyba nie do końca zrozumiałeś moje polecenie odnośnie dyskrecji. Jak półki. Udało ci się cokolwiek ustalić z Karamonem? No sporo nawet. Poznałem jednego z przemytników do zmiany strony. Udało mi się przekonać jednego z przemytników do przejścia na naszą stronę. Pozwoliłeś któremuś z nich przeżyć? Czyżbyś już zapomniał, jakie były rozkazy? Kurwa. Właściwie, gdy się nad tym zastanowię, twoja niesubordynacja może okazać się bardzo pozytywna w skutkach. Kto wie, co uda nam się z niego wyciągnąć. No, i widzisz. Dokładnie o tym samym pomyślałem. Jeszcze będzie z ciebie ważna szycha w gildii. W przeciwieństwie do większości najemników masz więcej rozumu niż mięśni. Masz świadomość, że czasami, żeby wykonać zadanie dobrze, trzeba je wykonać niezgodnie z początkowymi założeniami. Widzisz, w gildii potrafimy docenić niestandardowe rozwiązania i improwizacje. Czego z pewnością nie można powiedzieć o staroświeckim Roderichu i jego straży. Znaleźliśmy magazyn przemytników w mieście. Jo. Niech zgadnę, te szczury ukrywały coś w slumsach. Tak, ich magazyn znajdował się przy wejściu od strony doków. Jak ma się rozumieć, wszyscy jego dotychczasowi bywalcy nie będą nam przeszkadzać w konfiskacie pozostawionych tam towarów. Jest. Zgodnie z rozkazami. Zgodnie z rozkazami. Wyśmienicie, natychmiast tam kogoś wyśle. O! Odkryliśmy kryjówkę przemytników na bursztynowym... 2000 doświadczenia. Mogłem się domyślić, że mają jakąś bazę przeszutową w pobliżu. Wszystkie duże statki zostały zarekwirowane, więc pewnie po prostu robią wiele kursów małymi łodziami. Ustaliliście coś więcej na temat tej kryjówki? Póki co nie. Karamon został na warcie i przygląda się temu miejscu. Pewnie Karamon już nie żyje. Skieruję tam jednego z moich łowców, by go zastąpił. Czy to już wszystkie informacje, jakie udało ci się pozyskać? No wszystkie, ale to dużo. No podsumujmy to. Udało się jedynie rozbić niewielką grupkę przemytników pracującą w samym mieście, jednocześnie alarmując pozostałych, którzy mogą być rozsiani po całej wyspie. To co miałem zrobić? Jednocześnie przemytnicy dalej posiadają własną bazę wypadową w pobliżu miasta,
a póki nie wiemy o reszcie ich organizacji, to nie możemy sobie pozwolić na atak. Mógłbym tutaj ponarzekać, że nie udało wam się pozbyć ich wszystkich, ale jestem realistą. Wysyłając was na poszukiwania, nie liczyłem na wiele więcej niż jakiś niewielki trop. Kurwa, ten Lorenzo to ma takie wahania dwubiegunowość. Takimi małymi sukcesami wygrywa się wojny i dochodzi się do fortuny. Oto twoje on raz skurwiony, a w następnym zdaniu swet zadowolony. 200 sztuk złota? Co ja sobie za to kurwa kupię waciki? Podczas śledztwa słyszałem. 55 minut widzowie, kończymy szybko. Znikaniem ludzi. Podobno znago niejako. Godzinny odcinek, połączam, to może jeden wam wrzucę. Taki wielki, długi. Nie słyszałem nic o żadnym mężczyźnie od znikania ludzi. Nie miałem przyjemności widzieć się z Willemem od dłuższego czasu. Ale z tego co mi wiadomo, pracuje aktualnie na farmie Bermara. Tak, tak. Od niego uda ci się dowiedzieć czegoś więcej. Farma Bermara, jasne. Wspominałeś coś o łowcach, którzy pomogą w poszukiwaniach mojego brata. Pamiętam o tej obietnicy. Mógłbyś wypełnić dla mnie ten kwestionariusz? Nienawidzę wypełniać nic. Informacje o poszukiwanej osobie, takie jak wiek, wzrost i wygląd. Ale to bez mogę. Tego równie dobrze moglibyśmy stanąć na murach i po prostu go wołać. Doskonale. Przekażę go Garrosowi i jego chłopcom. No i wszystko. Misja wypełniona, dzisiejszy odcinek zakończony. Żegnam się z wami, zostawcie lajkę, komentarz, wpadnijcie na Rewinda na Twitchu, coś tam se czasem streamuję, czasem nie, już dwa tygodnie streamowałem, ale to problemy są. Ale będą streamy normalnie na nowy rok, chyba nie pierdolę, już bo zaraz się okaże, że nie będzie. Dobra, tyle widzowie, widzimy się w następnym odcinku, nie wiem kiedy, ale jakoś tak prawie codziennie. Trzymajcie się.